że to jest... Tam jest strasznie to ciągle. Widzi pani, co tutaj się dzieje? Zrobiłaby to pani? Tak, kiedy by to pani chciała? Już? Jutro. Najlepiej czuję się na scenie w rzeczy lekkiej, dopasowanej, geometrycznej, żeby ich nie czuła w ogóle. A jak się już czuję, to już jest gorzej. Może jestem prawdziwie, wiesz. Może nie jestem tak do końca kondencjonalna. Słuchajcie, no Kora musi być taka, jaka jest, bo inaczej to byłoby wszystko zupełnie inaczej, zupełnie bez sensu. To jest właśnie cała sprawa, że to się tak gotuje na tych dwóch biegunach. Muzycy w gruncie rzeczy są spokojni. Dużo bardziej spokojni niż Kora. Kora jest trochę szalona. Ale to są te dwa bieguny. Zachowuje się trochę jak zwierzę, wiesz, daje po prostu szansę swojej intuicji i służy. Ale też robię bardzo dużo dla siebie złego. I raz robię bardzo dużo dobrego, potem złego i na jedno wychodzi tak równo. I tak już umrę w takiej fryzurze. W ogóle Manam powstał, ja byłem dziennikarzem wtedy. Ja wcale nie musiałem zakładać zespołu. Ale docierało do mnie prosto z pocztą dziennikarską, docierały do mnie takie pisma jak Melody Maker, jak New Musical Express. Widziałem, co się dzieje w Anglii. Mówię, Boże mój, u nas tutaj się gra opery. U nas się gra opery, a ludzie zapomnieli, że właściwie muzyka rock'n'rollowa i taneczna to jest to, co Armstrong powiedział. Że właściwie, jeżeli przestajesz tupać nogą, to przestaje to być muzyka. Nie zgadzam się z tym. Marek, no zmyśla, konfabuluje, no lata mijają i konfabuluje tak, jak chce, żeby było, a nie tak, jak było. To tak właśnie jest, takie napięcia, mówię jedno, Kora mówi drugie. Gdyby Marek chciał wtedy pracować w swoim zawodzie, zarabiał pieniądze, owszem. Nie mieliśmy wtedy pieniędzy, rzeczywiście Marek zaczął zarabiać pieniądze i tak było ich za mało na wszystkie nasze potrzeby ówczesne, ponieważ nie mieliśmy niczego własnego, a przede wszystkim mieszkania. I chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Marek miał dylemat, czy ma grać, czy nie. I pomimo tego, że powodziło nam się lepiej dzięki jego pracy dziennikarskiej, ja podjęłam decyzję i namawiałam go, żeby grał. I taka jest historyczna prawda. Tysiące twarzy, setki wyrażeń. Widzieliśmy, co robimy. Trzeba jechać do Opola, żeby zrobić małe trzęsienie ziemi. Bo listy przebojów studia Gama, w związku z tym sensacja niebywała, ponieważ Kora nagle znikąd, w ogóle nie wiadomo skąd, zajęła drugie miejsce za, nie za Ireną Santor, nie za Zdzisławą Sośnicką, tylko za Czesławem Niemenem. Czesław i Kora. To była ta sensacja i dlatego dzisiaj nagraliśmy Hamleta, ponieważ nigdy go nie graliśmy na koncertach, w tym składzie już klasycznym Manamu, był tylko na tamtym nagraniu takim starym, funkowa wersja, już z żamblami to funkowa wersja była. Zdecydowaliśmy się, że trzeba ten twór nagrać, trzeba go pokazać. Sami chcieliśmy sprawdzić, jak on zabrzmi w naszym składzie, w tym prawdziwym składzie Manamu. No i zabrzmiał właśnie tak, jak na tej płycie. Tam, gdzie nagrywaliśmy pierwszą płytę, czyli Szał Niebieski Chciał, Buenos Aires, Rządzę Pieniądza, Szare Miraże. Tam też nagraliśmy dokładnie 17 lat później po raz pierwszy w tym składzie Hamleta. Myślę, 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 myślę.
śpiewać piosenki, które są nadal aktualne, bo taki Hamlet, no to jest piosenką uniwersalną, dlatego że w jakimkolwiek okresie by się jej w Polsce nie śpiewało. I przypuszczam, że w każdym innym kraju na świecie to ona będzie aktualna. Dlatego że zadziwienie sobą i zadziwienie światem po prostu było, jest i będzie. Namówił, żeby takie buty kupić. No i ponieważ to jest tak zwany but bikiniarski, no to mi się wydaje, że właściwie, ja wiem, no trzy szwy są, czy dwa są? Trzy. Trzy szwy to już się zaczyna. Można powiedzieć, że zaczyna się rock'n'roll. Nie, Marek, błagam cię, nie mów tego na głos. To ma być w ogóle, wiesz, taki zespolik, lata 60., wiesz, elegancki, grający po prostu piękną muzykę do tańca. No ja tak czuję, że rock and roll to jest styl życia w zgodzie z naturą. Przede wszystkim w zgodzie z naturą, wśród tak. Przyjaciół. Oczywiście, zgadzam się. I z uśmiechem na ustach, to jest rock and roll. Rock and roll to jest taka muzyka, przy której wy wszyscy oglądający w wieku 15 lat, 20 lat, a również wy, którzy macie 70 lat, jak oglądacie i słuchacie rock'n'rolla, to czujecie się, że macie lat 16 i 18 zawsze. W ogóle kompletnie nie słychać nic o jakichś nocach. Mateusz, tak. Odkręć ale... troszkę mocy, korze też. Ja nie chcę mocy mnie, przez, tylko żebyście proszę. Siebie troszeczkę ściszyli, Marek. No. Lipstick to okres, kiedy wyjeżdżaliśmy dużo na zachód, graliśmy właściwie, nigdy nas nie zapraszano do Europy Wschodniej. To było bardzo dziwne, ale takie czasy były. Natomiast graliśmy w Niemczech, w Holandii, we Francji, w Danii, w Szwajcarii, w różnych miejscach, ale tylko właściwie na zachodzie. I przede wszystkim Lipstick kojarzy nam się właśnie z tymi trasami w Holandii, w Niemczech, bo to była też ta płyta, która była wydana w Europie Zachodniej, czyli Wet Cat, u nas się to nazywało Mental Cut. Chociaż właściwie zawsze chciałem, żeby się ta płyta nazywała nie Mental Cut, tylko Mentalka. Ale przegłosowano mnie. Mimo oponowania Kory i mimo oporów Kory powiedziałem, że Lipstick musi być na tej płycie. W tym zestawie, ponieważ ludzie ten utwór bardzo lubią. O właśnie, że może nie tyle poczuliśmy my się zespołem kultowym, ile zauważamy, które utwory są kultowe. Oddech Szczura to jest utwór kultowy. Blues Kory, którego tutaj nie ma, to jest utwór kultowy. Ta noc do innych jest niepodobna, taka piosenka z Wielka Majówki, to jest piosenka kultowa. Szał niebieskich ciał. Dzisiaj bardzo kultową piosenką jest na przykład repryza z ostatniej płyty, czy mówią, że miłość mieszka w niebie. Jerzy Janiszewski, który
prowadził wtedy różne audycje muzyczne w Radio Lublin i który był jak gdyby duchem studia lubelskiego, gdzie nagrywaliśmy pierwszą płytę, mówił: no tak, właściwie paranoja już, i to już jest koniec. Wy już właściwie po tej paranoi to już nic nie jesteście w stanie zrobić. Przyszły jeszcze inne utwory, przyszły utwory Raz, Dwa, Raz, Dwa. Szalone utwory przyszły później jeszcze. Te piosenki zostały wybrane tak, jak zostały wybrane. Samotność mieszka w pustych oknach. Pochodzi z okresu, kiedy właściwie wszyscy ludzie wychodzili po tym straszliwym dziesięcioleciu. Po latach 80. wychodzili na trzęsących się nogach. Wszyscy. Politycy, trzęsący się, rock'n'rollowcy, którzy zaliczyli 100 tysięcy barów nocnych, którzy zaliczyli wszystkie możliwe agencje, które wtedy jeszcze nie powstały albo już powstawały. To pochodzi z płyty Derwisz i Anioł. Płyta właściwie poetycka, Derwisz i Anioł, coś to ma wspólnego z rock'n'rollem. A mimo to są takie utwory jak Samotność, mniej znane. Wtedy nagle była przerwa, nagle wchodzi nowe pokolenie zupełnie i właściwie jest takie zamieszanie w Polsce, że rock'n'rolla praktycznie się nie słucha. Wszyscy są zmęczeni. Wszyscy są zmęczeni wszystkim. Rock'n'roll to jest zamieszanie. To jest też, wiesz, to są najróżniejsze sprawy. To jest i z Big Bucha, i z Bóg Bacha. Jak oni z Big Bucha, to ich z Bóg Bacha. Czasami jest wszystko bardzo proste. Blue Suede Shoes, wszystko jest, wiesz, jeden riff gitarowy i cały się Johnny B. Good. Wszystko jest w porządku. A z drugiej strony rock'n'roll to jest też, wiesz, trochę inny czas. To jest też trochę inny czas. Jest niesłychanie ważne w muzyce rockowej, a nie tyle rock'n'rollowej, czy w ogóle rockowej, to być na czasie, to znaczy opisywać ten świat, który nas otacza. A jeśli już mówimy o czymś, powiedzmy sobie, wymarzonym czy wyśnionym, to też jest w tym świecie oczywiście, bo w końcu trudno jest wykluczyć naszą wyobraźnię, fantazję, nasze pragnienia i tak, i wszystko to, czy ideały, to się też opisuje. To jest opisywanie, cały czas opisywanie rzeczywistości i dlatego każda z płyt ma nam od pierwszej, przez drugą, o, no są w pewnym sensie stygmatem czasu, dlatego że opisują bardzo określoną rzeczywistość. I między innymi dlatego nasze płyty ostatnie są takie, jakie są, bo one też opisują taką rzeczywistość, jaka ona jest, tylko w taki sposób ma namowy. Okazuje się, że... Fałsz i obłuda. Rock and roll to jest walka z fałszem i obłudą w muzyce, w tym, co społecznie jest obrzydliwe. Co jest fajansem, totalnym fajansem. Albo zabawą, no to albo, no to nie jest tak do końca. To jest to prawdziwa zabawa. Muszę być zadowolona sama z tego, co piszę. No i oczywiście treściowo, żeby to też coś niosło. Ale tak naprawdę no to opisują, ja to opisuję. No nie? No tak, no piękny język ma być przede wszystkim, piękny. O, no to trzeba mówić w jednym zdaniu. No, piękny ma być język. Język ma być piękny i ma w sobie nieść jakąś treść. Jakieś no przesłanie, które ma dotyczyć, będzie mnie, czy... Marek, no ja piszę, no jak na razie zaśpiewaliśmy 200 piosenek, ale są moje, nie twoje. W sensie tekstowym. Nie można tego traktować jak pisania traktatów filozoficznych. Po prostu ludzie patrzą nam na ale ręce, Marek, życie jest tylko i wyłącznie traktatem filozoficznym, bo jeżeli jest inne życie, to ja ci mogę powiedzieć, jakie ono jest, bo spędziłam ostatnie 2 dni życie w więzieniu i po prostu życie pozbawione słowa, pozbawione refleksji, czyli wszystkiego tego, co przynależy do filozofii i religii, jest pozbawione kompletnie żadnego sensu. Prowadzi tylko do tego, że znajduje się w celi numer. I życie może być proste i piękne, a może jednocześnie być pełne pytań, zależy od osoby. I nie może człowiek, który zadaje sobie pytania nagle w imię czegoś, czemu ty hołdujesz, nagle pozbawić się wszystkich pytań i nagle sprowadzić siebie do kija od szczotki, ponieważ ja kijem od szczotki nie jestem, mam milion pytań, mam ich coraz więcej. Kij od szczotki. Staram się właśnie w moich tekstach uchwycić wszystko to, treści, które można oczywiście w bardzo skomplikowany sposób wyrażać, a jednocześnie taki, jak ja wyrażam, prosty. Przede wszystkim najważniejsza jest sprawa wiarygodności. Albo zespół jest wiarygodny, ale zespół nie jest wiarygodny. Ludzie nie wierzą w pustosłowiu. Jeżeli tekst jest wiarygodny, to ludzie czują, że jest wiarygodny. W każdym tekście Elvisa Presleya nie znajdziesz ani jednego słowa, które byłoby o niczym. Nie ma ani jednego puszczonego słowa. Każde słowo jest jak kamień wody. Każde słowo musi być wiarygodne. Kola się to stara robić i bardzo jej za to się należą duże słowa uznania. Natomiast myślę, że przede wszystkim w tej całej rzeczy chodzi o to, żeby być właśnie wiarygodnym.
ludzie, którzy tworzą rock'n'rolla, idą przez życie. Idą przez życie razem ze swoją publicznością. To, że myśmy przeżyli ten okres hipisowski i ja w tym byłam po prostu bardzo, bardzo żywo, w tej subkulturze tkwiłam, potem w taki estetyzujący sposób w subkulturze punkowskiej, a jednak wciąż masz, zauważ, że jeżeli chodzi o hipisów, to miałeś tak, hipisów mojego pokolenia, bo to jest pokolenie, wiesz, stricte hipisowskie. Potem był taki okres, jakiś tam, no, mówią się o neohipisi, to jest do dziś. I to jest coś takiego, wydaje mi się, że to jest tak, ci, którzy wychowali się na Mananie, byli od początku, no to są nam wierni, bo oni po prostu przeżywali, wiesz, mnóstwo rzeczy razem z nami, nie wiem, pierwszy raz się kochali, pierwszy raz to i to wszystko szło z naszą muzyką i oni, to jest ich część ich życia. Potem są tacy, którym się to po prostu podoba, a są też tacy, którzy normalnie jakby tęsknią, oni po prostu tęsknią, nie znając czegoś, tęsknią za czymś, czego nie znają. I ta tęsknota jest obecna w różny sposób i dotyczy różnych wielu rzeczy. I między innymi jest to tęsknota wciąż pojawiających się pokoleń za tym właśnie dziwnym czasem hipisowskim, który jak dzisiaj się ogląda, ogląda się tego dużo. Dlatego, że mamy filmy, mamy Woodstocki, mamy to, mamy tamto, wchodzą te coraz nowe pokolenia słuchają zespołu The Doors. I oni po prostu tęsknią za tą taką dziwną atmosferą, która się zdarzyła raz chyba w tym stuleciu. Cała ta muzyka, na którą się pluje, którą się od czci i wiary odsądzało. Każdy, który grał, to szarpidrut, głupek, który w mózgu nic nie ma. A tymczasem, jak dzisiaj spojrzy się na wykonawców muzyki rockowej, rock'n'rollowej, rockowej, no to ludzie. To jest cała nasza kultura XX wieku, drugiej połowy XX wieku. Nie jesteśmy wirusem, który może mutować w ciągu, wiesz, jednego z roku na rok, coraz to nowa mutacja i nie ma na nią szczepionki, tylko człowiek po prostu zmienia się bardzo powoli i naprawdę wydaje mi się, że czasy się szybciej zmieniają, niż człowiek może się do tych czasów zaadaptować. Te utwory wszystkie, które są na płycie, to one są z różnych okresów, ale jak one są ze sobą połączone, to czasową jednością. Nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby mieć na płycie same rock'n'roll. Jak się tego słucha, to jest to coś. Niewątpliwie. Sobie wiesz, analizuję czas miniony, to stwierdzam, że to jest jedyny zespół, którego słucham. Mężczyzn. Zespół Mananie.